там. Я много о тебе слышала. Я с волнением ждала этого отчета. No, ja się założę, że z podekscytowaniem czekałaś. Nie ma problemu. Masz ten raporcik, słuchaj. Trzymaj. Spasiba. Что я ценю твой вклад и навыки. I stóweczka. Pasuje robota. Idę sklep mafii odwiedzić. A to chyba taki przydrożny sklep mafii. Na ławeczce sprzedają. Łewołweł. Łewołweł Magnum. Biorę. Dzięki. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Ale napędź się trochę bardziej, napędź się. No i pasuje. Ale jest... Essa w tej gierce, nie? Jak za tak jedziesz. Chyba muszę wyszukać jakieś symulatory maszynisty pociągu, żeby najlepiej różne trasy były. Przez jakąś Szwajcarię, przez jakiś Sybir, przez Podlasie. Oho, zwolnić trzeba. No, i co lecimy. Mam nadzieję, że ten Andrzej będzie zaznaczony, nie? 536 minut. W ogóle mi pokazuje na tym zapisie. Dziwne, bo na Steamie mi pokazuje 11 godzin prawie, a tutaj 536 minut, czyli niecałe 10 godzin. To też ciekawostka, nie? Koniec miejsca niebezpiecznego. To tu już chyba mogę dupnąć, nie? O, jest i Andri. Gdzie ma tą chałupę, ty? Na jakimś Sybirze. A nie, dobra, tu tory zakręcają w prawo, to lipy nie ma. Będziemy przejeżdżać obok niego. A mój, głupcze! Żebym przyjechał? No hamuj! Się nie wiem, zagapiłem jakoś tak łatwo tutaj o chwilę zapomnienia w tej lokomotywie. Uciekaj mnie stąd! No, ale biorę tylko poroże. Nie biorę tego mięsa. Daj spokój, sprzedajesz to później 5 dni. Bez sensu. O! Wataha wilków mi napadła, prawie mnie zagryzły. Słodki Jezu. Siś. Mam nadzieję, że to nie jego psy. Jocie, pierdziele. No, tego się nie spodziewałem. Żeby Andrzej do mnie teraz nie dudnił. Dobra, nie dudni, na szczęście. Cześć Andrzej. Tak, ja w sprawie Nikołaja. Masz tutaj to. Proszę bardzo. No pewnie. Piękno, że masz... Piękno masz minę, nie zmieniaj się. Mogę ci inne rzeczy sprzedawać? Nie, nie mogę. Szkoda. Myślałem, że on też jest jakimś kłusownikiem. Ale masz kolekcję fliżanek, gościu! U nas nazwano zabranie. To bardzo ważne zabranie dla naszej organizacji. Nam нужно принять ключевые решения, касающиеся нашего бизнеса. Мы понимаем, что подобные собрания привлекают нежелательное внимание. Поэтому нам нужна твоя защита. Иди в дом Алексея. Ого! И необходимый запас патронов. Gruba akcja. Będzie spotkanie naszej organizacji i będziemy ochroniarzem. I chłop już powiedział zapas amunicji, to już wiadomo, że będzie impreza. No nieźle. Ciekawe. Nie no, nie chce mi się wierzyć, że to jest final mission. Myślicie, że to jest final mission? Nie no, na pewno nie przejem. Jeśli rzeczywiście tutaj trasa tej to jest 200, tam 20 km, jak ktoś pisał. Mi się wydaje, że ja dopiero ze 120 może zrobiłem coś takiego. Max. Tak czuję, że jakbym był w połowie, ale... Dawaj, wódę se walnę. No i pasuje. Jest mój kałach. Zwykły, tutaj nie będzie. Możesz rozbić strzałem za kawszy w lokomotywie? Nie tylko mogę, ale już to wielokrotnie robiłem. Niestety. Dobra, lecimy do tego Bolotnoje. A to i tak przez Hawlowo jeszcze musimy przejechać. No to kawał drogi mamy. Kawał drogi, no tak, no bo to jedno zlecenie musiałem skipnąć niestety. Bo gra stwierdziła, że może i masz zahaczyć wagony. Ale nie ma ich tu, do widzenia. Niedźwiadek. Czy on właśnie zaatakował? Myślałem, że mi niedźwiedź lokomotywę zaatakował. Oho, jakieś miasteczko przed nami. Aleksiej. Dobra, do Aleksieja najpierw. Jak będzie i tak, czy ja potrzebuję iść do sklepu? Ja no mam żarcia w pizdu. Czemu ja tym hamuję, jak ja przecież nie mam wagonów zaczepionych? Bez sensu. Tym se zahamuję i pasuję. Cześć maleńka. Po 200? Chyba nie. Dobra, nieważne. Aleksiej. Ale masz firanki, Aleksiej. Ale pogers. Witam. Ale masz tapetę! Ale masz plakat z jakąś gwiazdą roka. Siano, Aleksiej. Ty должен być gotów k любому развитию событий.
Aha. Szef polega na mojej ochronie. Zapas boeprzypasów pomoże tobie kontrolować sytuację. Dobra, będę pamiętał, pewnie. Zabieram też ten klafior, okej? Okay? Będzie mi potrzebny do samoobrony. Na nim prysutstwuje kluczowe figury, nie wyjedynej ludzi. Ty должен гарантировать их безопасность. Все происходит в лесном домике неподалеку. Заберись туда до того, как нападет зепфенская группировка. Ochrona zebrania. Ale gdzie? Tutaj? W tej leśniczówce? Czy w której? Nie wiem, czy w tej leśniczówce? Nie, to jakiś jeden kiep tylko siedzi w środku. To chyba nie tu. No to tylko jakiś ten, gajowy tutaj mieszka, co mogę mu sprzedać, te. Nie no, chyba bym miał zaznaczone. Wydaje mi się, że bym miał zaznaczone. O, to chyba nie to miejsce. Chyba musimy jechać dalej, tak mi się wydaje. Ty, w sumie oskuruj tego niedźwiedzia i sprzedaj mu skórę, przecież to są drogie rzeczy. Zawsze tak jest, że jak czegoś już nie potrzebujesz, to jest na miejscu od razu. Nie, to chyba nie jest tutaj. Jadę dalej. Ochrona zebrania. Hawlowo. Jest, jest. Uś. Pewnie gdzieś po drodze to będzie. Tak mi się wydaje. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo Lotnoje to też duże miasto, bo tam i sklep mafii jest, i zwykły sklep, i hangar. Skup złomu też tam jest. Będzie można zrobić tam przegląd znowu, zobaczyć, czy jakieś części mi wysiadają i ewentualnie wymienić i to zrobić na miejscu. Gdzie to zebranie? No chłop mówił, że w pobliżu. Ale jestem przekonany, że to nie ta leśniczówka. Nie aż tak w pobliżu. Tutaj w pobliżu jesteśmy na Syberii, więc w pobliżu może oznaczać 200 km dystansu pomiędzy punktem A a punktem B. No, jak dojadę do Bolotnoje i nadal nie będzie tego ochrona zebrania, no to będę lekko zaniepokojony, że znowu jakiś kasztan się odwalił. Na wszelki wypadek może tego nadpiszę sobie. Aha, zwolnij. No i tak się jedzie. Nie no, mam nadzieję, że nie będzie kurde lipy i tam będzie tu gdzieś zaraz miejscówka do tego spotkania. Bo chciałem to spotkanie tutaj rozróbę zrobić i pasuje kurde z tym na dzisiaj. Ale po tym bublu z tymi wagonami, których nie było na miejscu, to nie ufam już tej gierce, tak? Węgiel wieziony transsyberyjską koleją. Pasuje. Już mogę tutaj przyspieszyć troszeczkę chociaż? Zebranie! Dobra, jest git! Jest git! Essa! Dobra, dobra, dobra. O, już mi lepiej. Już mi lepiej, aż muszę tego wilka szybko, szybko. Strzelaj do niego. Siad. A tu zajedziemy, a się okaże, że te siły przeciwników już przybyły, wyrżnęły wszystkich liderów naszej organizacji. Jeszcze, że to moja wina. Ty, chyba sarnę. Normalnie lokomotywą sarnę. Jest pierwszy frag, kurde, na torach. Pasuje robota. Dobra, no idę. W oknach nic nie widać. Tak totalnie nic nie widać, nie? Dobra, teraz już widać. Ty, pusto, nikogo nie ma. Obejdę dookoła. Samochody są. Chłopy przyjechały, FPS-y spadły. O nie, dobra, jest spotkanie. Witam. Intensywnego ataku. Ty, idą. Ty, chłopy idą normalnie. Rędy oni idą, mogę tu wskoczyć? Ale oni dudnią, ty. O wy k***a. Chamy p***a. No naprzeciwko wam wychodzę. O, HP. Może ze snajper lepiej tutaj. O Boże! O matko! A snajpić ich. Dobrze! Dobrze, dobrze. Jeszcze ktoś? Jakiś cwaniak? O, idą, idą. O wy bali mi. Kurde. Pierwsza dyntka taka. Bo tam zapewnie, kurde, bo zamiast się ustawić, to wskakiwałem na te auta. Bez sensu. Teraz już będę wiedział. A oni z tej strony idą. Dobra, dobra, se strzelajcie. Ła, 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 ła. Ła, 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 ła.
trochę się zamotałem tam, fakty. Przyznaję. Przyznaję, że trochę się zamotałem. WD, gdzie jest moja WD? Chyba ty co? Pajacu. Ła! Skanują przez ten płot i nie da się, no nie da się. Czyli najpierw od prawej, od lewej i od tam centrum lecą. Dobra, jak będę wiedział, gdzie oni się respią, to też będzie o wiele łatwiej. Zdechnij. Ała? Nie widzę hopa. A, tam jesteś. Można na tym schodku ich pingować. Przeładuj. Jak on mnie trafia? Lewy gdzieś odbił. Dobra. Co, od tyłu teraz będą lecieć? Aha, widzę. Zobacz, ty. On do mnie strzela, a ja do niego nie mogę, nie? O kurwa. Przypał. Trochę tutaj jest. Okej. A się skupiam, ty. O, dobra. Udało się. Za pierwszym widzowie, za pierwszym. Odbierz raport od Pawła. Благодаря твоей верности и преданности, я могу передать тебе отчет. У врагов не было шансов помешать нашим планам. Tak. Wrogowie nie mieli szans zakłócić naszych planów. Dziękuję bardzo. To się mnie podoba. No i tak to się robi, kurde, lamusów. Króciutko. Lecisz, walisz, strzelasz, hedy rozdajesz, raport zabierasz i lecisz, kurde. Dalej w lokomotywie. Tak właśnie działa. Demon z Sybiru. Tak, tak. A do Bolotnoja jeszcze trochę mamy dystansu. Troszkę jeszcze dystansu jest. Nie, no nie ma opcji, że ja skończę tą gierkę dzisiaj. Jeszcze jakieś raporty, nie raporty. Do Bolotnoje, może jeszcze dojadę. Prędkościomierz, widzę, że już sfajczony mocno. Amortyzatory i cylinder hamulca tutaj do wymienienia. Łożysko też tutaj, cylinder hamulca 35%. Tutaj też amortyzator 30%. Drążek maźnicy też już ładnie już wytrzepany. Nie no, non stop coś trzeba tu wymieniać, daj pan spokój. I tu widzę, że bezpiecznik kompresora zaraz szlak trafi. Chłodnica kompresora zaraz pierdolnie. Same problemy ty. No nic, będzie trzeba się w Bolotnoje zatrzymać i zrobić taki znowu przegląd. Powymieniać to owo, tam hangar też jest. No więc to co mam przy sobie, bo tam parę rzeczy mam przy sobie, to wymienić i zakupić kolejne rzeczy na zapas. Ale ta misyjka fajna, fajna, naprawdę tutaj te misje oddają. Jest to AI jakieś takie przekręcone, dziwaczne, kanciaste, ale gunplay jest wbrew pozorom jak na taką kanciastość bardzo przyjemny. Aha, ja na hamulcu 50% też zapytałam. Później się dziwić, że te części są takie zajechane, jak ja na hamulcu potrafię tyle kilometrów. No, prawie jak w ETS-ie, bez kitu. Ale jest coś takiego bardzo chillującego w jeździe tym pociągiem. Jak już ogarniesz wszystko, wiesz tam, co wymienić, jak zrobić, co do czego służy, to kurde, tak chillujesz bombę, że hej. Ja tutaj będę musiał... Oho, pantografy trzeba podnieść. Niech będzie, niech stracę.
Podnieś pantografy. Tak. Czy to już tutaj? A, blot noje, 2,2 km. A czemu się jeszcze nie pojawiają znaczniki? Znowu się coś zbugowało? Nie wiem. Ale jakieś duże festo miasto. O, dobra, skup złomu pojawił się, pasuje. Teraz następne rzeczy się pewnie pojawią. Ty, właśnie, przypomniało mi się, w czerwcu czasem nie ma też bety do Path of Exile 2? Otwartej czy zamkniętej? Nie wiem. Kurde, jakby tego wszystkiego było mało, nie? Tu jaka seksowna maszyna, zobacz. Rozdwojona na dwa. Bolocz noje. Hangar, skup złomu, sklep mafii. A gdzie ta typiara? Nie wiem. I przede wszystkim, ty, znowu nie ma tych wagonów. Gdzie są wagony do podłączenia? Ej, no coś się skiepsiło, bo tu wagonów nie ma, które mam podłączyć. Znowu. To za bzdura. A dobra, są, nieważne, wagony kolejowe pojawiły się. Już miałem wyzywać, ale nie tym razem. Idę o tej Eleny, zagadać z nią. Chciałbym skończyć tą gierkę, nie powiem, że nie. No chciałbym skończyć, ale tak nie mam kompletnie wyczucia. Jak daleko jesteśmy w gierce? Witam. Ja mnogo o ciebie słyszała. Ja z wolnieniem ждала tego отчета. No, ja się założę, że z podekscytowaniem czekałaś, nie ma problemu. Masz ten raporcik, słuchaj. Trzymaj. Spasiba. Что я ценю твой вклад и навыки. I stóweczka. Pasuje robota. Idę sklep mafii odwiedzić. A to chyba taki przydrożny sklep mafii. Na ławeczce sprzedają. Wewoweł. Wewoweł Magnum. Biorę. Dzięki. Kurde, to coraz więcej ode mnie wymagają. Tutaj ochrania i spotkanie, zabij kilku ludzi, tutaj dormsy na customsach oczyść, bimbrownię rozwal, handlarza zabij, teraz jakieś laboratorium Waltera White'a rosyjskiego trzeba wytłuc. Matko, jedyna przerąbana sytuacja generalnie rzecz biorąc. Końca nie widać, końca po prostu nie widać. Jak się z tego strzela, jestem ciekaw. Jak ja strzelę, to tu wszyscy się na mnie rzucą, jest taka szansa.